Góruje nad Sejnami, widziana z każdego zakątka miasteczka świątynia, dziś wymieniana w albumach najwspanialszych katedr Rzeczypospolitej, pomiędzy tymi, jakie posiadają Wilno, Gniezno, Kraków, Oliwa, Sandomierz, Warszawa czy Lwów. Sejneńska Bazylika Mniejsza Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny posiada wymiary: długość 50, szerokość 18 i wysokość 15 metrów. Imponująca jest fasada bazyliki z dwoma trzykondygnacjowymi wieżami o wysokości 47 metrów każda. Nad wejściowym gzymsem widnieją dwa kartusze z herbami fundatorów kościoła, po lewej zwieńczone koroną i trzema piórami, paprzyca, herb Grodzińskiego, po prawej zwieńczone koroną z ćwiekiem, ostoja, herb żony Grodzińskiego Justyny Dulskiej. Na środku dolnej części fasady, w dużym polu znajduje się herb bazyliki, tiara papieska, klucze piotrowe, ozdobne stuły i napis Bazylika Minor, Anno Domini 1973. W zwieńczeniu fasady u samej góry umieszczono herby fundatorek rozbudowy kościoła, po lewej, sas, należący do Teresy ze Strutyńskich Druckiej Lubeckiej, po prawej zwieńczony skrzydłami herb, tram, róży z Platerów Strutyńskiej. Oba herby są przybrane ornamentami roślinnymi. Wchodząc do kruchty znajdujemy dwie kropielnice, z których prawa z czarnego marmuru pochodzi z XVIII wieku. Nad kropielnicami wiszą dwa krucyfiksy wykonane w drewnie, polichromowane pochodzące z XVII wieku. Wysokość krzyży 130 cm. Typowa trójnawowa świątynia z okrągłymi sklepieniami głównej nawy i krzyżowymi sklepieniami naw bocznych. Jest wsparta na 10 filarach, posiada 11 okien. Bazylika jest utrzymana w stylu barokowym. Jednak ze względu na kilkakrotne zmiany w wyposażeniu, niektóre elementy wystroju nawiązują do innych stylów. Przy 8 filarach obu bocznych naw stoją barokowe ołtarze zdobione stiukami, polichromowane i złocone, budowane w drugiej połowie XVIII wieku. Na ścianach pod chórem po obu stronach wiszą portrety. Po lewej fundatora kościoła i klasztoru, Jerzego Grodzińskiego, obraz malowany w wieku XVIII. Jest to jedyny w regionie portret sarmacki. U góry portretu po lewej stronie widnieje napis po łacinie, który objaśnia przedstawioną postać. Na prawej ścianie portret kolatorki kościoła Róży Strutyńskiej z Platerów, pochodzący z przełomu XVIII i XIX wieku. Pierwszy po lewej od wejścia ołtarz świętego Judy Tadeusza. W polu ołtarza znajduje się obraz z XVIII wieku. Święty Juda Tadeusz apostoł razem ze świętym Szymonem apostołem przepowiadali Ewangelię w Persji. Tam też obaj ponieśli męczeńską śmierć. W zwieńczeniu ołtarza znajduje się także 18-wieczny obraz świętej Katarzyny Męczennicy trzymającej w ręku miecz. Święta Katarzyna pochodziła z Aleksandrii, była wykształcona i bogata. W czasie prześladowań chrześcijan została uwięziona i torturami zmuszana do wyparcia się wiary chrześcijańskiej. Za swą nieugiętą postawę została ścięta około 310 roku. Następny ołtarz, świętego Piusa V, papieża. W polu ołtarza znajduje się barokowy obraz z XVIII wieku. Święty Pius V był dominikaninem, nauczał teologii. W roku 1566 został papieżem. Kładł wielki nacisk na szerzenie wiary i przeprowadził reformę liturgii. Wsparł wojskami papieskimi flotę w morskiej bitwie pod Lepanto w 1571 roku, gdzie flota Ligi Świętej pokonała flotę turecką. W zwieńczeniu ołtarza znajduje się barokowy obraz świętego Augustyna. Kolejny ołtarz, pod wezwaniem świętej Anny. W polu ołtarza znajduje się obraz świętej Anny z córką Maryją Panną, na życzenie parafian wykonany przez Adama Wojtkiewicza z Kowna,
i umieszczony w ołtarzu w 1908 roku. Święta Anna, matka Najświętszej Maryi Panny i babka Jezusa, pochodziła z Galilei, z plemienia Judy. W zwieńczeniu ołtarza znajduje się barokowy obraz świętego Piotra Apostoła. Po bokach ołtarza na cokołach są rzeźby starotestamentalnych niewiast, prawdopodobnie Judyty, figura z lewej z mieczem, i Estery. Po prawej stronie z boku ołtarza zamocowana jest ambona zdobiona detalami rokailowymi i figuralnymi, z zapleckiem i baldachimem. Nad baldachimem anioł trzymający tablicę dekalogu. Najbliżej prezbiterium znajduje się ołtarz świętego Józefa, opiekuna Jezusa Chrystusa, z obrazem patrona, malowanym przez Jana Strzałeckiego w roku 1890. Święty Józef, prosty cieśla z Nazaretu, patronuje całemu kościołowi. Wiele krajów uznaje go za swego patrona. Jest patronem ludzi pracy, opiekunem umierających. W zwieńczeniu ołtarza obraz świętego Jana. Święty Jan Chrzciciel, znany z Ewangelii, urodził się w Ain Karino podal Jerozolimy. Był prorokiem zapowiadającym przyjście Jezusa. Pierwszy z bocznych ołtarzy prawej nawy jest poświęcony świętemu Antoniemu Padewskiemu z obrazem świętego z drugiej połowy XVIII wieku. Święty Antoni, urodzony w 1195 roku w Lizbonie, wstąpił do zakonu kanoników regularnych. Jest patronem ubogich, narzeczonych i małżeństw, orędownikiem w poszukiwaniu zguby. W zwieńczeniu ołtarza znajduje się barokowy obraz świętego Jana Nepomucena. Następny ołtarz jest poświęcony świętemu Franciszkowi z Asyżu. W polu ołtarza umieszczono obraz zakupiony w 1886 roku z ofiar parafian. Święty Franciszek urodził się w 1181 roku. Po lekkomyślnie spędzonej młodości wdział habit z zamiarem życia w ubóstwie, na służbie ubogim. Obraz wyobraża świętego Franciszka w momencie otrzymania stygmatów męki pańskiej. W zwieńczeniu ołtarza znajduje się obraz świętej Teresy z Awili. Następny, przy trzecim filarze, to ołtarz anioła stróża z obrazem pochodzącym z drugiej połowy XVIII wieku. W zwieńczeniu ołtarza znajduje się barokowy obraz świętego Pawła Apostoła, który poniósł męczeńską śmierć. Na rozkaz cesarza Nerona w 67 roku został ścięty mieczem na peryferiach Rzymu. Po bokach ołtarza znajdują się figury świętego Michała Archanioła i świętego Rocha. Ostatni po prawej od wejścia ołtarz boczny jest poświęcony świętej Teresie od Dzieciątka Jezus. W polu ołtarza znajduje się jej obraz z początku XX wieku. Święta Teresa urodziła się w Alencon na północy Francji. Mając zaledwie 15 lat, wstąpiła do klasztoru karmelitanek. Zmarła w 1897 roku. Jest patronką misji katolickich. W zwieńczeniu ołtarza znajduje się barokowy obraz świętej Katarzyny Sieneńskiej Dominikanki. Po bokach ołtarza umieszczone są figury dwóch zakonników. Prawa figura wyobraża świętego Antoniego Padewskiego z Dzieciątkiem Jezus. Barokowy ołtarz główny, trójosiowy, dwukondygnacyjny, jest zwieńczony szczytem. Wykonany w drewnie w drugiej połowie XVIII wieku. W polu ołtarza obraz przedstawiający scenę spotkania Najświętszej Maryi Panny ze świętą Elżbietą. Nad obrazem znajduje się korona ufundowana z ofiar parafian w roku 1886. Obraz przysłania wnękę, w której do 1882 roku mieściła się figura Matki Boskiej Sejneńskiej. W szczycie ołtarza znajduje się obraz Chrystusa ukrzyżowanego. W ołtarzu między kolumnami stoją rzeźby świętych Piotra i Pawła z połowy XVIII wieku o wysokości 190 cm każda. Na środku ołtarza złocone tabernakulum wraz z cyborium zwieńczonym barankiem Bożym, Agnus Dei, posiada wysokość 2 metry, pochodzi z połowy XVIII wieku. Na uwagę zasługują stojące po bokach ołtarza XVIII-wieczne cynowe świeczniki z trójdzielnymi stopami, zdobione ornamentem liści akantu.
Między ołtarzem głównym a ołtarzem soborowym przy filarach stoją dwa trony wykonane w drewnie. Po lewej tron biskupi z monumentalnym zapleckiem, po którego bokach osadzono krzyż i pastorał. Baldachim jest zdobiony motywami winorośli. W bocznych nawach prezbiterium znajdują się klasycystyczne jednorzędowe, sześciomiejscowe stalle wykonane w 1906 roku. Na lewym filarze barokowy obraz świętego Dominika. Święty Dominik żył w Hiszpanii na przełomie XII i XIII wieku. Był kapłanem. Założyciel zakonu kaznodziejskiego Dominikanów. Na prawym filarze obraz świętego Tomasza z Akwinu, doktora kościoła. Dominikanin święty Tomasz żył w XIII wieku. Na prawej ścianie prezbiterium wisi obraz świętego Jacka od Rowąża. Święty Jacek był Polakiem, dominikaninem. Legenda głosi, że kiedy święty Jacek, przebywając w Kijowie, musiał uchodzić przed Tatarami, zabrał ze sobą Najświętszy Sakrament i figurę Matki Boskiej, chroniąc je przed profanacją. To zdarzenie przedstawia obraz. Od lewej bocznej nawy po schodach wchodzimy bramą do kaplicy Serca Jezusowego. Murowany ołtarz został wykonany około 1888 roku w miejsce dawnego drewnianego. We wnęce ołtarza stoi figura Serca Jezusowego, wykonana w lipowym drewnie. Pochodzi z drugiej połowy XIX wieku. Na lewej ścianie kaplicy znajduje się obraz Ukazanie się Pana Jezusa, na prawej obraz świętej Jadwigi Śląskiej. Pod kaplicą jest krypta, w której mieszczą się doczesne szczątki fundatora kaplicy Stanisława Massalskiego, podkomorzego Grodzieńskiego, jego rodziny oraz biskupa sejnenickiego Pawła Straszyńskiego. Nagrobna tablica biskupa znajduje się na zewnętrznej ścianie kaplicy. Kaplica Matki Boskiej zbudowana w 1881 roku przez biskupa Piotra Lubicza Wierzbowskiego. Jednokondygnacyjny, trójosiowy ołtarz w stylu renesansowym w środkowym polu posiada wnękę, w której umieszczona jest figura Matki Boskiej Sejneńskiej. Figura od 1602 roku jest przedmiotem kultu religijnego w Sejnach. Wraz z cokołem posiada 145 cm wysokości, bez korony. Jest misternie wyrzeźbiona w lipowym drewnie i przedstawia postać Matki Boskiej siedzącej na tronie, trzymając Dzieciątko Jezusu prawego boku. Rzeźba jest otwierana na boki, tworząc płaszcz opiekuńczy, podtrzymywany rękoma Maryi. Wewnątrz płaskorzeźba wyobraża Boga Ojca siedzącego na tronie łaski, który trzyma krzyż ze zmarłym Jezusem Chrystusem. Nad głową Boga Ojca jest Duch Święty w postaci gołębicy. Na otwartych bokach płaszcza Matki Boskiej widnieją malowidła 27 postaci różnych stanów, 14 po prawej i 13 po lewej stronie. Papież Paweł VI bulą z 3 lutego 1973 roku udzielił pozwolenia na koronację figury. 7 września 1975 roku koronacji dokonali prymas polski kardynał Stefan Wyszyński oraz kardynał Karol Wojtyła, metropolita krakowski, późniejszy ojciec święty Jan Paweł II. O wielkim kulcie, jakim od wieków jest obdarzona figura Matki Bożej w Sanktuarium Maryjnym w Sejnach, dobitnie świadczą przymiotniki nadane figurze: Matka Boska Sejneńska, łaskami słynąca, o Trójcy Świętej, Matka Wspomożenia Wiernych, Przemożna Orędowniczka. W zwieńczeniu ołtarza znajduje się obraz świętego Jerzego zabijającego smoka. Na suficie umieszczone są polichromie z wyobrażeniem biblijnego uciszenia burzy na morzu i wiązany monogram – Maryja.
Po bokach ołtarza stoją wykonane w drewnie lipowym figury świętego Józefa i Jana Ewangelisty, wysokości 150 cm każda. Na bocznych ścianach kaplicy wiszą oszklone gabloty, w których znajdują się wota i dary dziękczynne. Pod posadzką kaplicy spoczywają doczesne szczątki dwóch biskupów sejnelskich. Po lewej stronie jest nagrobek biskupa Piotra Lubicza Wierzbowskiego wykonany z kararyjskiego białego marmuru. Był najdłużej pracującym w Sejnach biskupem, ponad 20 lat. Na prawej ścianie są dwie nagrobne tablice poświęcone biskupowi Antoniemu Baranowskiemu. Rokokowy zespół organowy stanowi wspaniały zabytek z drugiej połowy XVIII wieku. Drewniana, bogato rzeźbiona balustrada o pięciu polach, w środkowym polu posiada płaskorzeźbę z popiersiem świętej Cecylii, patronki muzyki organowej i śpiewu kościelnego. Nad głową świętej Cecylii, symbole, liście wawrzynu, księga, miecz i flet. Balustradę zdobią cztery rzeźby mnichów. Nad balustradą dominuje wielkiej wartości artystycznej rokokowy prospekt pięciowieżowej szafy środkowej organów z bogatą ornamentyką, wykonany przez nieznanego mistrza około 1770 roku. W niższej kondygnacji szafy środkowej widnieje płaskorzeźba wyobrażająca króla Dawida w koronie, płaszczu z gronostajem, trzymającego śpiewnik i harfę. Królowi Dawidowi przypisuje się autorstwo 150 psalmów starotestamentalnych. Na szczycie środkowej wieży stoi figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Po lewej figura świętego Dominika, któremu Matka Boska podaje różaniec, symbol dominikanów. Po prawej figura świętej Katarzyny w cierniowej koronie. Na zewnętrznych, skrajnych wieżach szafy stoją wazony z kwiatami. Wszystkie figury są rzeźbione w drewnie lipowym. Boczne, jednowieżowe szafy są zwieńczone gzymsami i kartuszami. W polu kartusza lewej bocznej szafy, pies z płonącą pochodnią, jednym z symboli dominikanów. W polu kartusza prawej bocznej szafy wieloliterowy monogram wiązany słowa Maryja. Obecny instrument został wykonany w pracowni organ mistrzowski Jonasa Garalewicz i Usawkownie w 1907 roku. Jest to wysokiej klasy 36-głosowy instrument, nadający się do koncertowego wykonywania muzyki organowej. Założenia brzmieniowe instrumentu odpowiadają europejskim tendencjom z końca XIX i początku XX wieku, tak zwanego romantycznego budownictwa organowego. Od 1993 roku w Bazylice odbywa się Międzynarodowy Festiwal Organowy Młodych, Juniores Priores Organorium Sejnensis. Dominikanie przybyli do Sejn w 1603 roku. Klasztor powstał jako budynek trzyskrzydłowy, dwukondygnacyjny,
flankowany w narożach okrągłymi basztami zwieńczonymi hełmami, zamknięty od wschodu fasadą kościoła, tworząc wewnątrz typowy wirydarz. Budowę klasztoru rozpoczęto po ukończeniu podstawowych prac przy wznoszeniu kościoła klasztornego. Prace budowlane i wykończeniowe budynku klasztoru trwały do schyłku XVII wieku. Konwent zakonu liczył prawie 40 ojców i braci zakonnych. Ostatni dominikanie opuścili klasztor w 1804 roku na mocy ukazu carskiego. W 1823 roku w pomieszczeniach poklasztornych otwarto seminarium mniejsze na potrzeby diecezji augustowskiej z siedzibą w Sejnach oraz wyższe klasyczne gimnazjum biskupie imienia świętego Kazimierza. Po II wojnie w klasztornym obiekcie utworzono publiczną średnią szkołę zawodową o profilu rolniczym. Działały tu instytucje kultury. Końcem lat 70. obiekt ostatecznie został zamknięty i popadł w ruinę. W 2005 roku z inicjatywy społecznej podjęto działania zmierzające do rewitalizacji obiektu. Uporządkowano i odgruzowano, zaadaptowano część pomieszczeń na cele wystawiennicze. Udostępniono obiekt artystom i do zwiedzania. Staraniem Sejneńskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami otwarto Muzeum Diecezji Sejneńskiej. Ważnym okresem w dziejach Kościoła była diecezja, biskupstwo w Sejnach. Stolica Apostolska w roku 1818 dokonała nowego podziału administracyjnego. 30 czerwca 1818 roku papież Pius VII Bulon, ex impos ita nobis, erygował diecezję augustowską, czyli sejneńską. Teren diecezji pokrywał województwo augustowskie, a na stolicę biskupstwa wyznaczono Sejny. Była to nowa diecezja, liczyła 12 dekanatów, od Wysokiego Mazowieckiego i Łomży na południu, po Kalwarię, Mariampol i Wiłkowyszki na północy. Kościół sejneński przez 107 lat był katedrą. Diecezja sejneńska funkcjonowała do 1925 roku. Oh,
Ten liczący 4 wieki zabytkowy obiekt przetrwał do naszych czasów, posiada bogatą i patriotyczną przeszłość, czeka na renowację oraz sensowne zagospodarowanie, na które ze wszech miar zasługuje.